Poznaj, Ele. Cześć, Ela. Cześć, Filip, będę dzisiaj twoim fotografem. O kurde. Fotografujesz się czasami często? No, jeśli chodzi o siebie, to tak rzadko. A robił ktoś tobie zdjęcia? Nie, bo się boję, że wyjdę źle. Skąd ta ocena? Okej, okay, to no. Ja mam teraz dla ciebie zadanie. Marcin zawsze dąży do prawdy. Nie ma takiej opcji, ja się pół godziny temu malowałam. Nie ma. Nie zgadza się na to. Nie. Ale ja się malowałam pół godziny temu. No nie, ja nie wiem. Ma takiej opcji. Ja wiem. Usiądź sobie. Jak jesteś niepomalowana, to wyglądasz gorzej? Nie chcę tego makijażu po prostu zmywać. Chcę ładnie wyglądać na zdjęciach i tak. Uważasz, że jesteś brzydka? Moim zdaniem jestem nieładna bez makijażu. I tyle. Wcale nie jest tak, jak myślisz. Mi to obojętne już. Skoro tak ci zależy na tym makijażu, bez makijażu, to może być. Chcę to po prostu już między sobą i to. Elu, ja cię nie zmuszam. Chciałbym, żebyś sama do tego dojrzała. Chciałbym, żebyś po prostu spróbowała. Pod powierzchnią makijażu skrywa się prawdziwy problem. Ja bym chciał, żebyś pomógł jej poprzez zdjęcie pokazać jej, że bez makijażu potrafi też świetnie wyglądać. Ja widzę pani, że ona to potrafi. No. Ty nie zdajesz sobie sprawy, jaki ty masz, kobieto, potencjał, tylko który jest gdzieś tam przygaszony, zamknięty w sobie, zaszufladkowany i tak dalej, i tak dalej. I po to jesteś w tym programie, żebyśmy to wydobyli z ciebie i żebyś pokazywała to światu. Tak, ja jestem Ela! Ja jestem Ela! Rozumiesz? Jaka decyzja? No zmywam. No, brawo, świetnie. Dzielna dziewucha. Ktoś jak mówił przez kilka lat, że jesteś brzydka, weź się pomaluj, to jakby po części też to zaakceptowałam. Ściągnij okulary, proszę. O Boże. I teraz popatrz na siebie. Najpierw musisz pokochać siebie naturalną, tak jaka jesteś. No. Właśnie, to spróbujmy. Czas, by Ela dostrzegła siebie, nie bacząc na innych. No popatrz na siebie. I co? Filip! Gotowa? Jest dobrze. Filip, chciałbym, żebyś rozpuściła włosy. Masz pokazać jak najbardziej siebie, masz się wyzwolić i w ogóle kompletnie nie przejmować tak naprawdę, jak to wyjdzie, bo to jest moje zadanie. Zaczynamy. I teraz wzrok na mnie. Ma być taka kocica, taka, wiesz. Kroczek po kroczku. Trzeba najpierw pokochać siebie, by móc rozpalić płomień namiętności. Dzięki. O jest to ja jestem ja. To jesteś ty. Tylko i wyłącznie ty. Bez makijażu. Bez zrobionej specjalnie pod to stylizacji zaplanowanej. No, Ela jest na tych zdjęciach, ale no Ela taka w innym wydaniu. No i szczerze mówiąc, jestem pod wrażeniem.